Nauczanie domowe, 21 października, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 39 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Widzimy, że Jezus mówi nam o tym, że Bóg dzieli się swoją władzą. Bóg dzieli się zarządzaniem tego świata i szuka takiej osoby, którym może powierzyć jakąś dziedzinę, jakiś odcinek, jakiś obszar. I chce, żeby na tej konkretnej placówce, w tej konkretnej przestrzeni, ta osoba wprowadzała Boże zasady. I widzimy, że mowa tutaj o dwóch cechach, które promują taką osobę na taką właśnie funkcję. To jest wierność i roztropność. Wierność, czyli ktoś, kto nie ucieka od zadania, kto dotrzymuje słowa, kto rozwija dobro, przejawia inicjatywę, aby swoje talenty wykorzystać do tej pracy, która została mu powierzona. Potrafi też dostrzec drugiego człowieka, aby ten otrzymał to, co jest mu potrzebne. Ta funkcja oznacza umiejętność współdziałania z innymi, zarządzania, troski o innych, ale też ta wierność oznacza własny kręgosłup moralny, taki, który pozwoli według tych zasad dobrze wykonywać swoją funkcję. I druga cecha to roztropność. Człowiek roztropny zna umiar, potrafi znaleźć rozwiązanie pewnych problemów. Przecież nie da się dzieci nakarmić na zapas. Trzeba zrobić codziennie śniadanie dla nich. Ta roztropność polega na tym, że człowiek taki wie, ile należy wysiłku, czasu poświęcić danej osobie. Podobnie ze stawianiem wymagań. Ani za dużo, ani za mało. To jest roztropność, żeby dzieci nie były chowane pod kloszem i nic nie potrafiły zrobić, nie zostały wdrożone w żadną funkcję, w żadne zadanie i w żadne zajęcie. To niewłaściwy sposób, ale też nie może być tak, że dzieci są wykorzystywane, pracują nad miarę i rodzice czasami nawet żerują na tym, co dzieci robią. Dwie cechy, ale równocześnie Jezus pokazuje dwa zagrożenia. Po pierwsze chęć dominowania, a po drugie uleganie przyjemnościom. Pierwsza cecha, ta wada zarządcy, to, tak można by powiedzieć, skwaszony ogórek. To ciągle ktoś niezadowolony, ciągle ktoś narzekający, ciągle ktoś widzący wszędzie zło, ciągle ktoś sarkający, a równocześnie wywyższający się i ukazujący innym ciągle błędy, ciągle, że coś jest nie tak, jeszcze jest nie w porządku i jeszcze coś trzeba poprawiać, ponieważ nie jest to dość dobre i dość możliwe do przyjęcia. I druga wada, uleganie przyjemnościom,
to z kolei taka postawa życia na luzie. Czyli zachcianki, rozluźnienie, rozrywka, fala konsumpcji, roszczeniowość, dogadzanie sobie, taka szalona zabawa, ale duchowa pustka. Życie na luzie. I to jest niebezpieczne dla kogoś, kto ma pełnić jakieś zadanie. Od ojca i matki zaczynając, aż po zadania, które są w społeczeństwie coraz większą odpowiedzialnością. I ciekawe, że na pytanie Piotra, czy to dotyczy tylko apostołów, czy też wszystkich ludzi, Jezus zadaje pytanie. Kto jest tym szafarzem? Można by je też sformułować tak. Czy ty jesteś tym szafarzem? Bo tam znajduje się to słówko. To jest sługa, to prawda, ale bardziej zarządca. I jeszcze słowo szafarz podkreśla, że ja dysponuję czymś. I bardzo mi się podoba to słowo, ponieważ ono pokazuje, że ludzie świeccy są szafarzami Bożej łaski. Są szafarzami Bożej obfitości. Pan ci powierzył jakiś odcinek, jakąś część swojej własności i chce, byś ty się czuł za to odpowiedzialny. Czy to jest rodzina, czy to jest praca, czy grono przyjaciół, czy wspólnota, czy miasto. Ty jesteś zarządcą. Ty odpowiadasz za ilość pracy i odpoczynku w tej przestrzeni, za ilość dobrego słowa i umiejętność skarcenia. Ty pokazujesz, ile tutaj wpuszczasz tego, co jest światłem, co jest dobrem, co jest ciepłem, ale też co jest mądrym wymaganiem. Od ciebie to zależy. Ty masz w ten odcinek wprowadzać wierność i roztropność. To ty jesteś odpowiedzialny, by tam nie było jakiejś dominacji czy lekkomyślności. Od ciebie zależy też, czy ty rozumiesz swoje zadanie jako udzielanie tego dobra, które Bóg powierzył w twoje ręce, by to, co otrzymałeś, razem z twoimi talentami, razem z twoimi zdolnościami, rzeczywiście było błogosławieństwem dla innych ludzi, którzy są obok ciebie i którzy tobie zostali powierzeni. Czy ty jesteś tym szafarzem? Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.